Na pewno powodem tego spotkania jest krzywda, jaka spotkała w wyniku ustawy z 16 grudnia ubiegłego roku, ustawy o cofnięciu bardzo dużej grupie emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych i Wojska Polskiego, tych uprawnień, które nabyli przez szereg lat pracy w tej Polsce, już po 89 roku. Czyli w tej rzeczywistości, za którą głosowaliśmy, wyniki Sejmu 4 czerwca 89 roku zdecydowały o takim kształcie Polski. Myśmy się, powiem, bardzo mocno wkomponowali w przebudowę tej Polski. Bardzo mocnośmy pracowali przez tyle lat i za taką wierną pracę na wielu odcinkach służby w Polsce, za granicą, na misjach odbierano emerytury. I stało się to w wyniku tej ustawy w grudniu ubiegłego roku przegłosowanej przez posłów PiS. Ona dotknęła również tych, którzy w żaden sposób nie mogli ludziom szkodzić, bo jeżeli był przyjęty w 98 roku, czyli tuż przed progiem przemian ustrojowych w Polsce i był parę miesięcy, no i co on mógł złego zrobić, jeżeli pracował jako, nie wiem, nauczyciel, nieważne na jakim stanowisku, i nagle wszedł do służby, czy wojskowej, czy mundurowej naszej, czy do służb kryminalnych, a potem przeszedł jakąś tam krótką drogę, albo był skierowany, bo tak jest w służbach mundurowych. Nie wybiera się szkoły, tylko idzie się na szkołę, którą przełożeni kierują. Czytaj Akademia Spraw Wewnętrznych, to jedyna uczelnia w resorcie spraw wewnętrznych. Innych uczelni nie było. I nagle za to polecenie każdy wykona, ponieważ taka jest potrzeba w służbach mundurowych. To jest pójście do szkoły prawie, nie na rozkaz, ale po to, żeby podnieść kwalifikacje, po to, żeby się lepiej utożsamiać z tym środowiskiem, które potem wykonuje przecież służbę na rzecz tego społeczeństwa, w którym mieszkamy. Razem i ja, i pan, przecież mieszkaliśmy w tej Polsce, jaka była. I przed 89. I rozumiem, jeżeli ktoś popełni przestępstwo w stosunku do osoby konkretnej, czy do ustroju, który się budował, proszę bardzo, proszę postawić go przed sąd, przedstawić wnioski dowodowe, że był przestępcą, tak, ale jeżeli mnie, typowego rasowego milicjanta, potem policjanta, bez dnia pełnienia służby w Służbie Bezpieczeństwa, skazuje się teraz na odebranie emerytury, bo byłem w Akademii Spraw Wewnętrznych, przecież to jest głupota, nie wiem, połączona z czym, z takim właśnie znęcaniem się, z takim dołowaniem każdego i przyprawia mi się nagle gębę przestępcy, mordercy. To jest i krzywdzące, i po prostu takie wprost nieludzkie. Chcemy po prostu się integrować, chcemy po prostu przekonać wszystkich, żeby, szczególnie tych starszych, pan zobaczy, ile tu jest ludzi idących o kulach, prawda, że nie zostaną sami, że ci bardziej sprawni im pomogą w razie czego. Ale po pierwsze, cel jest jeden. Taka integracja, żeby ta ustawa poszła z przestrzeni prawnej i publicznej. To chcemy osiągnąć, bo ona jest zła. I ja nie wiem, czy te moje słowa dotrą do pana ministra Błaszczaka, który jest ministrem spraw wewnętrznych, do ministra Macierewicza, który jest ministrem obrony narodowej. Mówiłem o tym przed Sejmem. Chyba nic z tego nie wyszło, że ustawa ta robi więcej krzywdy, już nie mówię dla nas, ale dla powszechnie pojętej takiej spokoju publicznego, poczucia bezpieczeństwa i nawet krzywdzi samych członków PiS, bo przecież przeciwko nim, a oni nic nie winni są nieraz, nawet na terenie mojego powiatu. Są to bardzo porządni ludzie w wielu przypadkach, ale krzywdzi ich, bo my w stosunku do nich już nie będziemy tacy, jacyśmy byli. Dzieli społeczeństwo najbardziej jak można, bo jednych spycha w dół poprzez to, że pozostali nic nie zyskują, bo gdyby mi ktoś powiedział, że jest ktoś biedny, ja i tak oddaję na biednych, to oddałbym jeszcze, ale zabieranie mi i kierowanie tych pieniędzy, nie wiem nawet na co, to jest przecież kompletna bzdura i to już jest, nie wiem, z czym można to połączyć.